Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Od kilku tygodni, nie tylko przez Polskę, ale przez całą Europę przetacza się fala strajków rolniczych. U nas zaczęło się od protestów przeciwko importowi zbóż z Ukrainy do Polski. Obecnie lista postulatów jest dużo większa i dotyczy też różnych polityk unijnych. Jednak import zbóż rodzi duże emocje społeczne, polityczne, no i gospodarcze. Co jakiś czas w mediach pojawiają się pytania, kto sprowadzał, po co, jakie zboże. Minister Michał Kołodziejczak zapowiedział, że do końca tygodnia poda pełną listę firm, które sprowadzały zboże w ostatnich 2 latach, czyli od początku wojny do Polski. A ja dziś zapraszam Państwa na rozmowę. Dziś to jest 21 luty 2024, bo podcastu mogą Państwo słuchać w dużo późniejszym terminie, więc żebyście wiedzieli, kiedy ta rozmowa była nagrana. Więc zapraszam do rozmowy z prezesem Józefem Wiśniewskim, prezesem firmy Wipasz, na temat rynku zbóż w Polsce. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Jest pan na tej liście, czy będzie pan na tej liście, czy Wipasz spodziewa liście. Się pan? Jestem na tej liście, ale nie wstydzę się tej listy. I jeżeli państwo, pan redaktor pozwoli, to ja dokładnie powiem, bo to jest jakby od kwietnia ubiegłego roku, 2023. My nigdy nie mówiliśmy, że nie z Ukrainy, nie kupowaliśmy, tylko mówimy, że zawsze co roku kupujemy produkty do produkcji paszy z Ukrainy rzędu 3-4%. Te, które w Polsce są niedostępne lub trudno dostępne. No bo tak, 4% pańskiej, czyli Wipaszu produkcji. Tak. 3-4% w stosunku do zakupów od rolników polskich. Ja takie wczoraj się ukazało w Słowie Podlasia, zapraszam, nasze oświadczenie. Jedno oświadczenie jest jakby o zakupach, drugie oświadczenie jest do polityków, czy też politykierów, bo to trzeba dokładnie wyjaśnić, żeby nie było półprawd, bo teraz jakby wydaje mi się, że to już jest, dzisiaj rano jechałem przez centrum Olsztyna, wydaje mi się, że to jest protest już polityczny, nie protest rolników, tylko rolnicy zostali wmanewrowani w protest polityczny. Ja to wszystko jakby uzasadnię. Otóż Wipasz jest polską firmą, może ja o sobie dwa zdania. Otóż jakbym jestem moim zdaniem dobrym, dobrym rozmówcą w temacie rolnictwa i jego przyszłości, jego rozwoju, dlatego że leży to mi na sercu bardzo, bo jestem synem rolnika, jestem sam rolnikiem i jestem przedsiębiorcą, który zbudował dużą firmę polską w sposób uczciwy, transparentny. Oczywiście tak skorzystałem ze środków unijnych, te, które mi jakby przysługiwały. Natomiast nikt mi nie dał nic za darmo, nikogo nie okradłem i znam się na tym rolnictwie i ono mi na sercu leży, w związku z czym ja mogę do debaty przystąpić, tylko żeby druga strona chciała, czy to rolnicy, czy to politycy, bo należy rozmawiać o wsi, o rolnikach, dlatego że to jest bardzo ważny temat, bo napaść, ale może po kolei. Odpowiem na pierwsze pytanie. Panie prezesie, to wróćmy do tego,
Powiedział pan, że kupuje pan zboże z Ukrainy i to jest około 3-4% tego, co kupuje pan od polskich rolników. Konkretnie, panie redaktorze. Otóż nasze zakupy, porównując zakupy od polskich rolników i rolników z Ukrainy, w latach 2021-2023 dokładnie wynoszą 1 919 000 ton, 1 900 000, prawie 2 miliony od polskich rolników, a od ukraińskich rolników 83 tysiące ton. Czyli to jest dokładnie 4% kupione w tym czasie. Zaraz powiem, w jakim czasie, bo to też jest jakby charakterystyczne, w jakim czasie. Czy to jest 100% przerobu, produkcji, tak, czy tak. Jeszcze z jakichś innych kierunków nie, też? Nie, nie. Mówię, porównuję od polskich rolników do ukraińskich rolników. Czyli no powiedzmy 1 920 000 dokładnie od polskich, a 83 od ukraińskich. I to w tym zestawieniu jest 4%. I to, co powiedziałem... No dobra, i to rozumiem, że to jest w okresie wojennym. A czy przed wojną też pan kupował? Też, to jest taki sam wolumen, czy to się zwiększyło? Też kupowałem, bo kupowałem to, co nie można kupić w Polsce, kupowałem. I teraz, co to jest te 83 tysiące? Otóż uwaga, 83 tysiące, uwaga, 83 tysiące i na to są dokumenty i każdego, kto będzie jakby firmę oczelniał, podam do sądu, bo to wszystko jest udokumentowane. Kiedy Wipasz kupił te zboża? Bo to jest bardzo ciekawe. Otóż powtarzam, 83 tysiące kupiliśmy w ciągu 3 lat. Z tego, uwaga, 44 tysiące ton kukurydzy kupiliśmy w okresie 4 marca 2002, a 1 kwietnia 2002. Powtarzam, 4 marca 2002, 1 kwietnia 2002. Kupiliśmy... I przez niecały miesiąc. Przez cały miesiąc kupiliśmy, bo była obawa, że zabraknie. Że zabraknie zboża, bo w tym czasie rolnicy nie sprzedawali. Nie sprzedawali. Zupełnie jakby handel zbożem zanikł. Ale następna ciekawostka, bo mówimy od roku 2022. Te zboże, które kupiliśmy z Ukrainy, kupiliśmy je w cenie, uwaga, bo to jest bardzo ważne cyfry, niech słuchacze jakby tutaj dokładnie zapamiętają. Otóż to jest, z Ukrainy kupiliśmy po 1363 zł za tonę, loko oczywiście wytwórnia. Za cały rok 2022, za cały rok kupiliśmy kukurydzę w cenie 1350, a od rolników ze żniw 2022 kupiliśmy w cenie 1340. Czyli tak naprawdę kupiliśmy z Ukrainy drożej niż od rolników polskich, a tylko dlatego, że byliśmy zmuszeni. Oczywiście my kupiliśmy, bo nie tylko kupiliśmy tą kukurydzę, ale od rolników kupujemy co roku, bo w ciągu tych 3 lat kupiliśmy dokładnie kukurydzy 1 084 000 ton. 1 840 000, bo jesteśmy jednym z większych jakby kupujących kukurydzę ze żniw od rolników. I
Tak jak powiedziałem, w cenie 1340 zł. Natomiast jeśli chodzi o tą ukraińską kukurydzę, to wtedy przedsiębiorcy działali w dużym stresie, bo jak pamiętamy, ceny poszły bardzo wysoko i nie były dostępne towary, to jest jedno. Drugie, był zakręcony kurek z gazem i też musieliśmy jakby kupować jakieś potężne zbiorniki do przechowywania gazu do propanu, żeby nie stanąć jakby z produkcją. Oczywiście po prostu to był też zbędny jakby zakup. No tak samo z agregatami prądotwórczymi i tak dalej. Panie prezesie, ale to... Ale jeszcze jedno dodam, Mhm. Otóż ta kukurydza zakupiona w ciągu tego jednego miesiąca, niestety ona od miesiąca do 5 miesięcy zjeżdżała. Bo te warunki wojenne spowodowały kłopoty po stronie ukraińskiej transportu i to było zakupione w marcu, a ona zjeżdżała od miesiąca dokładnie nawet do 25 sierpnia 2000. Ostatnie transporty doszły 25 sierpnia 2022. No i teraz ja się pytam, bo jakby słyszę od polityków, od ministra, słyszę, że nieetycznie. Pytam się, gdzie tutaj ja jestem nieetyczny, bo tego jakby nie rozumiem. Prawo, nie mówię już o prawie, ale mówię, że jeżeli nie ma zboża, zwierzęta są, to ja muszę produkować paszę, czyli ja tak naprawdę byłem w tym czasie zmuszony, oczywiście zmuszony kupić energię elektryczną, pamiętamy po 1800, pamiętamy ile gaz kosztował, to wszystko pamiętamy. Ale ja bym chciał jeszcze jedno doprecyzować, bo teraz mówimy o tych ostatnich 2 latach. A czy przed wojną też takie zakupy były konieczne z punktu widzenia prowadzenia firmy? Czy wystarczał tylko rynek polski? Przed wojną nie kupowaliśmy kukurydzy, bo jesteśmy jednym z największych kupujących kukurydzę polską, bo mamy jakby największe w Polsce magazyny, 630 tysięcy ton i zawsze kupujemy. Nigdy rolnik nie odjechał od naszych magazynów. Oczywiście, jeżeli parametry się zgadzają, no bo jeżeli parametry się nie zgadzają, no to może takie przypadki były, że nie zostało to przyjęte, ale nasi dostawcy kukurydzy czy innych zbóż, no nigdy nie narzekają, że my nie kupujemy, czy my nie płacimy. Zawsze to robimy w sposób transparentny. Bo ja odniosę się też do tych 51 zł, jak pan redaktor powie, bo to jest też podsysanie pewnej nienawiści, czyli traktowanie ukraińskich rolników jak idiotów, a polskich przedsiębiorców jako złodziei. Ja myślę, że skończyłem 70 lat, jakby swoim życiem zawodowym jakby nie zasługuję na to, żeby ktoś po prostu obrażał polską firmę, która wyrosła z rolnictwa, jest z rolnikami i z hodowcami i chce być. Halo? Pojawiły się w sieci takie informacje, nawet rozpropagowane przez polityków, że te ceny były tak śmiesznie niskie, ale nie wiem, czy chce się nad tym pochylać, bo to nieraz już było komentowane, że jest to jedno wielkie, no, nazwijmy to nawet kłamstwo. Panie prezesie, natomiast w takim razie o co dzisiaj, albo inaczej, kto dzisiaj dyktuje ceny na zboże, na kukurydzę czy na inne produkty strączkowe? Bo rolnicy na protestach krzyczą, my w tych cenach nie jesteśmy w stanie. Zboże ukraińskie zalało Polskę, zalało Europę. Nie jesteśmy w stanie produkować, sprzedawać
żeby to było konkurencyjnie w tej cenie. Na rynku jest pan od wielu lat, więc myślę, że ma pan swoje obserwacje. Znaczy i obserwacje, i jakby zęby na tym zjadłem, się znam. Otóż, panie redaktorze, szanowni państwo, wojna, ta napaść Putina spowodowała, że na rynkach światowych zapanował po prostu jakby chaos. I ceny do maja 2022 urosły do 1800 zł i rolnicy jakby jeszcze liczyli na to, no bo to taka jest jakby natura, ja tutaj nie obwiniam, broń Boże, nikogo, że jeszcze może być drożej. Natomiast od maja ceny zaczęły spadać, do dnia dzisiejszego spadają. Jest pytanie, co jest jakby przyczyną tych spadku cen? Otóż, no i ci, którzy nie mieli, to jest tak, ci, którzy nie mieli, natomiast nie tylko ceny rosły, ale też wszystkie środki do produkcji rolniczej, czyli nawozy, paliwa, etc., etc. Wszystko rosło. Wszystko stało się jakby 100%. No i rolnicy... No, ale w tym momencie paliwo nie staniało, energia nie staniała, a produkty zboże, kukurydza staniały. No i rolnicy mówią, nie jesteśmy w stanie w tej cenie. Ja wyjaśnię jeszcze raz. Produkcja rolnicza to jest raz do roku się sieje i raz do roku się zbiera. W związku z czym to nie jest takie, nie tak szybko następuje jakby następują korekty cenowe. I rolnicy, jak wojna wybuchła w 2022 w lutym, no to część rolników już nie miała zboża. Część miała zboże, sprzedała lub też nie sprzedała, ale wszyscy w 2022 no musieli kupić środki do produkcji no w tej podwójnej cenie. I to się okazało, że to się, czyli dwa razy tyle wydali na wyprodukowanie, natomiast ceny z powrotem jakby wróciły w 2023 i teraz w dalszym ciągu one spadają do cen sprzed wojny. No i teraz w tym okresie, ten okres 2023 dla rolników jest najbardziej bolesny. Jest najbardziej bolesny, bo wiadomo, o co chodzi, że wyprodukowali w cenach dwa razy droższych, a sprzedają w cenach jakby dwa razy tańszych. Czyli to po prostu jest jakby strata, ewidentna po prostu strata po stronie rolnika. Oczywiście tutaj politycy... Ale co spowodowało, że te ceny zbóż spadły? Bo czy to jest rzeczywiście to, że rynek europejski, w tym Polska, są zalane tym zbożem z Ukrainy, czy jakieś jeszcze inne czynniki? Bilans, znaczy w zbożach jest bilans, bilansuje się globalnie. To nie jest tak, że bilansuje się tylko w Polsce, w Europie. To się bilansuje zboża globalnie. I przed wojną, no przecież, bo to jest pytanie, jakby otóż pewnego rodzaju panika, strach, który gdzieś tam jeszcze, bardziej jeszcze po COVID-zie w społeczeństwach został, że jaka przyczyna, że nagle wojna spowodowała, że o 100% wszystko wzrosło. No to nie jest jakby, nie było normalne. Zresztą konsument tego jakby no, nie na dłuższą metę nie zaakceptował i te wszystkie ceny jakby wracają do normalności, bo inaczej po prostu no to nikt by tego nie kupował, bo nikogo byłoby nie stać, żeby kupować 100% czy tam 50% jakby drożej produkty do jedzenia. Ale jest pytanie jakby, czemu ceny spadają? Otóż
Otóż jakby tu trzeba popatrzeć w ten sposób, bo szacunki wcześniejsze przed wojną były tak, że my, że na przykładzie pszenicy, że więcej się konsumuje na świecie niż się produkuje. Tylko sytuacja z COVID-em i z wojną spowodowała na świecie inflację. No i właśnie, i ta inflacja, natomiast jakby kraje rozwinięte, bogate, szacuje się, że marnowały od 10 do 30% jedzenia. I inflacja spowodowała, że nagle na świecie konsumpcja spadła. Znaczy konsumpcja, no może nie tyle, nie spadła, tylko nie marnuje się tego jedzenia. I to spowodowało, że po prostu jest więcej na świecie zboża. Oczywiście ci biedni, którzy nie mają pieniędzy, no to oni jakby więcej nie jedzą, bo jakby oni czekają, żeby im zboże z kolei jakby dać. Ale ci, którzy mają pieniądze, jakby mniej jedzą. No mniej marnują. To jest jeden. Teraz dalej. Ocieplenie klimatu też ma znaczenie, dlatego że zimy powodowały zawsze straty w uprawach. Straty w uprawach, jakieś wymarznięcia, czy jakieś inne, powiedzmy, pleśnie, które powodowały, że mniej się jakby zbierało. To jest jakby drugi. No i proszę zauważyć, wzrost produkcji Rosji. Olbrzymi wzrost produkcji jakby zbóż w Rosji, która jest jakby coraz więcej z roku na rok i która jakby dyktuje ceny na świecie. I to jest prawo popytu i podaży, czyli tutaj nikt nie jest winny. Bo możemy wrócić jakby do Ukrainy. Jakim Ukraina miała wpływ, czy ma wpływ na ceny, czy na rolnictwo polskie? To oczywiście ma bardzo jakby duży wpływ, tylko uwaga, musimy sobie jako Polacy zadać pytanie zasadnicze. Czy my chcemy mieć za sąsiada Ukrainę, czy Rosję? I teraz niech Polacy w jakiś referendum rozstrzygną, bo to jest jakby zasadnicze pytanie. Jeżeli chcemy Ukrainę, no bo jakby bezpiecznie się czujemy, to musimy rozumieć jakby też Ukrainę. Z wielkiej miłości rodzi się wielka jakby w tej chwili nienawiść. No właśnie między innymi, że oni nas zalewają zbożem albo jakimś zepsutym. 2022, powtarzam, każdy niech się tak jak my wyspowiada i co było jakby przyczyną. Natomiast to nie jest w tej chwili, to nie jest jakby problem Ukraina. Problem jest jakby już, no właśnie tych cen światowych, tak, tej zmniejszonej jakby konsumpcji i problem polityczny, bo... To ja zapytam, jak pana zdaniem rozwiązać ten problem, bo jeśli to nie jest kwestia rynku polskiego, to nie jest kwestia rynku europejskiego, ale to jest kwestia globalna, związana z tym, że na całym świecie, gdzie produkuje się zboża, produkcja jest większa ze względu na zmiany klimatu. Rosja więcej eksportuje, tak jak pan powiedział. Więcej produkuje, więcej eksportuje. To jakie jest rozwiązanie? W sensie, co można powiedzieć dzisiaj tym rolnikom, którzy no, rzeczywiście tracą, bo ich koszty produkcji były przez moment, przez rok, półtora roku większe niż ceny, które dzisiaj są na rynku, niż te ceny, po których mogą sprzedać. Otóż z rolnikami nie można jakby, bo otóż polskie rolnictwo po wejściu do Unii, dzisiaj jakby to, co powiedziałem, te hasła unijne bardzo mnie jakby zabolały, dlatego że rolnicy, bo te po komunie rolnictwo wiadomo jakie było. To był XIX wiek.
Natomiast jakby ta pomoc, wejście do Unii, ta pomoc i te dopłaty spowodowały, że polskie rolnictwo się unowocześniło bardzo, ale i tutaj politycy popełnili olbrzymie błędy, dlatego że rolnik jakby rolnik tak naprawdę żywi i broni. To jest od Witosa, ale troszeczkę, że tak powiem, wszyscy o tym zapomnieli, bo politycy ograniczyli po prostu rozwój, unowocześnianie rolnictwa w Polsce. Mianowicie, daję przykład. Co to jest ograniczenie obszarowe? Co to jest? To jest tak samo, jakby dla przedsiębiorcy powiedzieć, słuchaj, ty musisz jakby no, mieć takiej wydajności zakład i nic więcej. Czyli to, że rolnik może mieć tylko 300 hektarów piachów, bo no, w Polsce jest słaba ziemia, to jest jakby nieprzyszłościowe. Każdy następca młody chce się rozwijać, chce być wolny. Nikt go nie może ograniczać, żaden polityk, bo inaczej to on nie chce w butach gumowych chodzić tak jak ojciec. To samo dotyczy po prostu jakby hodowli i tak dalej. Nie prowadzi się dialogu o przyszłości polskiego rolnictwa. I ten żale, które oni jakby teraz mają, słuszne, i one są jakby, najpierw były o cenie, później były o polityce, czyli Ukrainy, te żale w rolniku są zupełnie inne. To zupełnie inne. Politycy jakby podsysają na swoje korzyści, no bo zaraz będą jakieś wybory i tak dalej, ale żale, dlaczego o tym tak mówię? Bo nikt bardziej nie rozumie rolnika niż ja, dlatego że jestem nim, no i przeżyłem 70 lat i jakby to wszystko pamiętam. Ten XIX wiek, sam kosiłem koso, później żniwiarko, to powiązałko i kombajnem sam. Ja to wszystko wiem. I wiem i od lat powtarzam jakby politykom, jakby co należy, że tak powiem, robić. Może, panie prezesie, bo jakby zbliżajmy się do też takich konkluzji. Dzisiaj te ale protesty, pana zdaniem, nie są już w kwestii cen, w kwestii zbóż. Jest to tylko jeden z argumentów, tak? Rolnicy mają dużo większy pakiet i właśnie co jest ich największą bolączką? Największą bolączką jest to, że nie mówi się z nimi o przyszłości, że ci, którzy, znaczy, bo w tej chwili wieś polska była 100% wszyscy na wsi, czy tam 90% zajmowali się rolnictwem. Teraz została garstka, 10% została i to jest jakby już, no, z nimi trzeba rozmawiać, bo jeżeli jakby ich zlekceważymy, nie będziemy rozmawiali z nim na poważnie, ale na poważnie taki, no to będziemy w przyszłości, oni znikną, bo nie będą mieli następców i tak dalej. Rolnik jakby jest skoncentrowany na produkcji albo roślinnej, albo zwierzęcej i on jakby tak z polityki nie rozumie, jakby, bo tak jak mówię, jak cykl jest produkcyjny raz do roku, trzeba jakby rozmawiać o przyszłości. Tak samo jak przedsiębiorcy rozmawiają, no, ale przedsiębiorcy tyle nie potrzebują, bo jakby codziennie się dzieje. Natomiast politycy muszą po prostu nową strategię dla polskiej wsi, dla polskiego rolnika wypracować. Ja tylko powiem, jaki jest problem, na przykład, który można było uniknąć i który państwo by zrobiło znakomity jakby interes. I ja jakby o tym politykom jakby mówiłem i mówię. Otóż jak wybuchła, mogę mówić czy nie? Jasne. Jak wybuchła wojna,
na Ukrainie, no to od razu mówiłem, że trzeba udrożnić granice i to jest rola państwa, no bo państwo ma infrastrukturę, udrożnić kolejową, czyli zbudować suche porty. Na przykład taki daję przykład, Żurawica leży tam, nie wiem, ze 30, może więcej, może 40, pustego pola, idealne miejsce, żeby przyjmować zboże na przykład z Ukrainy i niech Ukraińcy sobie gdzieś handlują, czyli nie, problem by znikł, dlatego że zboże by po ukraińskiej stronie było zapakowane, przyjechało do Polski, ale dalej by pojechało znowu na kołach, czy to do portów różnych i to byłaby pełna kontrola. Nie musieliby wozić pojedynczy tam handlarze czy coś przez przejścia drogowe. Polska powinna mieć pomiędzy na granicy suche porty do przyjmowania pomocy właśnie pomagając Ukraińcom w sprzedaży tego zboża, nie obciążając tym zbożem polskich rolników, tak? A z drugiej strony, jakby wszystkie, Ukraina będzie potrzebowała dużo różnych innych towarów i to jest biznes dla Polski. Z jednej strony jest pomoc, a z drugiej strony jest biznes. Ale tak jak mówię, no wybudowanie zasieków z Białorusią szybko przebiegło, tak wybudowanie suchych portów jest, to jest jakby, nie wiem, może 20% tych kosztów, aby to było naprawdę, nie prowadziłoby do właśnie do takiej sytuacji, gdzie z miłości robi się nienawiść. No to są proste rozwiązania. To są proste rozwiązania, czyli suche porty i to jest rozmowa o przyszłości polskiego rolnictwa, nie na ulicy, nie jak rolnicy wychodzą, tylko wtedy, bo ten problem narasta, ten ich gniew, ten ich ból, oni czują. I później po prostu każdy pierwszy, lepszy polityk wychodzi i ich podpuszcza i oni są, i oni jakby no niepotrzebnie dla siebie i dla Polski te słowa padają. Panie prezesie, kończąc, no bo dzisiaj już rzeczywiście mówiąc też tak trochę, nawiązując do rynku rolnego, mleko się rozlało i te rozmowy już są, muszą być prowadzone na ulicach. Nie można, panie redaktorze, nie można tego zamiatać. Ja rozumiem, że jest czas, że tak powiem, teraz gorący, jest gorący ziemniak, ale po prostu rolnictwa nie można tak zostawić. Trzeba po prostu z rolnikami rozmawiać, trzeba mówić o przyszłości polskiego rolnictwa, nie obiecywać gruszek na wierzbie, ale trzeba uczciwie o tym porozmawiać. To ta rozmowa, ja mówię, ta rozmowa pewnie by kilka godzin trwała, bo to nie jest tak, że nie ma rozwiązań. Zawsze są rozwiązania. I rozmowa. Ale jeszcze jedno pytanie na koniec. Jak w tym roku, czy myśli pan, że w Polsce będzie na tyle zboża i będzie ono na tyle dobrych cenach, żeby pan i inne firmy, które zajmują się przetwórstwem zboża, nie musiały kupować go na przykład z Ukrainy? Znaczy, 2023 nie kupiłem żadnego zboża i nie mam zamiaru jakby, bo powtarzam, że ja kupowałem różne zboża, groch, bobik, to co w Polsce brakuje. Natomiast nie kupowałem takich zbóż jak pszenica, nie kupowałem takich zbóż jak kukurydza, nie kupowałem, bo to wszystko w Polsce jest. I ja nie budowałem takich dużych magazynów no pod import.
Ja to budowałem jakby, Bipasz jest nasz i to budowałem dla przeznaczenia. Wszystkie firmy zachodnie się dziwiły, pytały się, panie Ksiński, a czemu pan takie magazyny buduje? Ja mówiłem, tłumaczyłem po prostu, że one są potrzebne, blisko rolnika i tak dalej. Ja nie mam jakby, nie miałem i nie mam, ja powtarzam, kupowałem i będę kupował to, co w Polsce nie ma. Wipasz prowadzi szeroką, że tak powiem, akcję, bo jak mówię o tej kukurydzy, no to jak my zaczynaliśmy, to 500 000, teraz 8 milionów. I my to się też do tego przyłożyliśmy, budując właśnie nowoczesną infrastrukturę pod zakup tej kukurydzy i tak dalej. To długo mógłbym jakby rozmawiać, ale odpowiadając wprost, nie. I nie dlatego, że się kogokolwiek boję. Nie. To wszystko musi działać na zasadach rynkowych. I zawsze jest bliższa mi koszula ciału, no bo nawet bo to nie jest tak, że Ukraina sprzedaje taniej. Nie, no nie sprzedaje jakby taniej. Natomiast mówiąc, jakie będą ceny, Bóg raczy wiedzieć, panie redaktorze, to są ceny światowe. Tego jakby, gdybym był taki mądry, ja na tej kukurydzy, którą mówiłem w ubiegłym 2000, no w ubiegłym roku, bo tą kukurydzę, no to straciłem duże, duże pieniądze, około 60 milionów złotych, no ale taki jest biznes, takie jest jakby życie. Jakie będą ceny? Nie wiem. Czy zamknę przed polskimi rolnikami magazyn? Nigdy. Bo to są jakby stworzone, wybudowane z przeznaczeniem. Czy będę handlował z Ukrainą? Będę handlował, ale w pierwszej kolejności z Polakami. Jeżeli czegoś nie będzie na rynku polskim, a będzie na Ukrainie, no to będę kupował na Ukrainie, no bo tak, takie są zasady jakby funkcjonowania. No bo to samo mogą powiedzieć i już nam mówią, no to jakby, nie wiem, Niemcy, Holendrzy, Francuzi, zabierzcie swoje kurczaki, bo jakby wasze kurczaki i z Ukrainy kurczaki zalewają nasz rynek, nasi producenci upadają i tak dalej. No to prowadzi, że tak powiem, do pewnego chaosu w Europie. Uspokójmy po prostu emocje. Na temat całego rynku rolnego to rzeczywiście jeszcze długa, długa debata przed nami i myślę, że te protesty właśnie rolnicze i w Polsce i w Europie doprowadzą, czy zmuszą też polityków do tego, żeby poważnie zastanowić się nad tym, jak rynek unijny rolniczy ma wyglądać. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Tok Obiektywnie o biznesie był Józef Wiśniewski, prezes Wipasz SA, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.